Cześć wszystkim, no po 7, ciąg Baldur's Gate 3. Jesteśmy po wypoczynku. Przy okazji pojawił się kolejny list od Orin. Dobra robota, podnóżku. Wrota Baldura dławią się krwią Gortasza. Twój pupil wciąż nie może patrzeć na to własnymi oczami. Aby należycie uczcić pana Mordo, musisz poddać się próbie przed Trybunałem Mordo. Pamiętaj, Sicarius, jeśli ci się powiedzie, odszukaj mnie w świątyni Bala, leżącej głęboko pod przegniłym brukiem tyrana. W tym bluźnierczym sanktuarium staniemy wreszcie do krwawej rozprawy na oczach pana Mordu. Do tego czasu twojemu pupilowi nic nie grozi, chyba że okaże nieposłuszeństwo. Orin ma na myśli Lazael. Lazael, taki tam. Dobra. No to nie mam nic więcej do robienia. Udajmy się na grobki jakoś tam gościa. Mamy klucz. Się tu już dużo trumien. A przydałyby się ludziom na zewnątrz, z tego co słyszałem. Dobra. Zapraszamy do środka. Nikt nic nie zauważył. Nie oznacza, że przejście jest niemożliwe. Czy szukasz trybunału, niechaj śmierć cię poprowadzi. Wszak co kryje się za śmiercią, jak nie morderstwo. Okej. Regał wygląda podejrzanie. O, jest jakiś przycisk. Wiem, że ten regał wygląda podejrzanie. Dobra, co tutaj mamy? Miałem na myśli wytrych. 15. Cyk, cyk. O, sorry. Nie. Miałem na myśli tą skrzynię obok ciebie. Trzeba zachować pozory. Urzędniku Drawicz, proszę pamiętać, że pańskim zadaniem jest dopilnować, aby nagrobki wyglądały jak autentyczna placówka handlowa. Wszystkie ceny należy utrzymywać na poziomie o połowie wyższym niż normalne, aby nie sprzedawać za dużo towaru. Niech traktuje pan sklep jako pewien rodzaj scenografii, aniżeli prawdziwy interes zarząd. Twój sferalnego wiązania. Weź na cel istotę nie z tego świata i zwiąż jej świadomość ze swoją, będzie podążać za tobą, walczyć z tego boku jako sojusznik. Gail, czy ty już masz książkę u siebie? Nie. Miej. Czar poziomu 5. Mamy większą niewidzialność, bo i tak ja to mam. Wezmę sobie. Zobaczymy. Może się przyda w najbliższym czasie. Wypowiedz hasło, Sicarius. Krypta balistów. Czy tutaj łaną dziurę? Need to find a way forward. Jakiś napis? Pergamin. Flaming fists this way. Myśli na dół? Czy tędy? Metalowana zbroja. Przy okazji, Gale. Elminster's not around. Czy ty możesz założyć sobie tarczę do kija? Możesz. I w niczym cię to nie ogranicza, ponieważ jako człowiek masz
masz sprawność w tarczach. Załóż sobie tą tarczę. Brawo, Gale. Jesteś naszym najpancerniejszym człowiekiem w drużynie. Coś takiego w innych edycjach było nie do pomyślenia, ale witajcie w piątej edycji. Może nie powinienem mówić witajcie, skoro już prawie kończymy tę grę. A retrocizm. Dobra, tam jest rzeczywiście jakieś przejście. Zbadajmy je szybko. Nie chcielibyśmy na sam koniec gry pominąć jakiegoś ciekawego przedmiotu. Oczywiście, gdyby ktoś poszedł tędy, to by się nadział na tą pułapkę. A co się stanie, jak do tego strzelimy? Nic. Dobra. Miksturka. Nic ciekawego. Rdzewiały długi miecz. No i dobra. Co my tu mamy? Present me well from gifts thine own, or I shall rend thy flesh from bone. Zabijam, żeby się tu znaleźć. Jako dowód przynoszę dłoń ofiary. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread lord's trial. Gdzie ty jesteś? Tutaj. To, co strzeże. Przysięga dusza. Bezśmierny magnetyzm daje rycerzowi śmierci nieumarłym w pobliżu ułatwienie przeciwko odpędzaniu. Ta istota zaprzysięgła duszę, by chronić swego mrocznego pana. Jeśli jej pan zginie, ona również. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam panem jest Orin. Czy ktoś inny? Może się dowiemy. Ktokolwiek jest twoim panem, prawdopodobnie niedługo zginie. Trybunał mordu. No, patrzcie. Są czaszki jak w Baldur's Gate 2. W dodatku. Co my tu mamy? You gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants, each returns to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians, and his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Saravok Arnchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Davella was right. Not just an imitator, but Saravok himself. Dobrze. This is the Może za chwilę wtrącę coś. Of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Baal. Dobra. Saravok jest głównym antagonistem jedynki i jedynka generalnie kończy się z jego śmiercią. Potem w dwójce w podstawce jest martwy, a potem w trójce można go wskrzesić. I to tak w sumie nie jest jakiś specjalnie to jakiś rytuał zrobiony czy coś. Nie, po prostu gadasz z gościem do przywoływania towarzyszy i z jakiegoś powodu, już nie pamiętam, możesz również przywołać Saravoka i się po prostu pojawia i jest żyje i żyje. I staje się twoim towarzyszem w dodatku w dwójce. Więc nie wiem, czy tu jest ta wersja, która zakłada, że ten nasza główna postać z dwójki wskrzesiła go właśnie potem.
W każdym razie, co chciałem powiedzieć? W podstawce dwójki jest jeden towarzysz, który kanonicznie ginie. Jego nie można wskrzesić. Sarewoka? Jak najbardziej. Więc nie lubię dodatku do dwójki. Nie ma sensu. Ale w każdym razie Sarewok przed nami stoi i żyje i możemy się dopytać? Właśnie. Sarewok Anshua, jakim cudem wciąż żyjesz? A long while ago, my wretched sibling brought me back. The fairest of Baalspawn soulbound me to this husk. Worship death though I do, I refused it. I roamed the coast, gathering those who still held Baal in their black hearts. The cult survived, festering beneath the city, with me as the gate's everlasting poison. But no more, for poison is too slow a death. Now is the time for slaughter. Aż się jedno mi to jeszcze przypomniało. The glory of the Baalis has risen beyond what we dreamed possible during those dark days. But the worship of my lord is led by another now. My granddaughter, Arin. The youngest unholy assassin ever to follow in Baal's bloody trail. And his chosen. Podobnie jak w ikonie, Sarewoka można naprawić w dodatku. Dokładnie nie wiem jak. Jak mówię, nigdy nie przyszedłem do dodatku do końca, bo jest słaby. W każdym razie te trzy osoby, które przed nim stoją, to są bossowie z dodatku. Też ich za bardzo nie pamiętam, bo tak jak mówię, nie za dużo gram w dodatek i nic więcej o nich nie jestem w stanie powiedzieć. Dobra. W każdym razie ciekawe, że Arin jest jego wnuczką. Szukam Arin. Gdzie mogę ją znaleźć? She worships at the heart of Baal's domain, the temple of our lord. Baal has never had a more gifted prodigy. Arin's gifts surpassed even her mother's. Her mother knew this, and she could not bear it. When Arin was but 7 years old, she tried to smother the child as an offering to our lord. I heard the screams. I ran to help. I feared for the child's life. But the cries were not Arin's. It was her mother's blood that soaked the sheets. Arin had cut off the very hand that tried to end her and made a plaything of it. And as she toyed with her dead mother's hand, a deep quiver rose up through her throat. The Lord of Murder speaking through the child. Urocza rodzina. Lay not a finger on this child, he said, nor let any other, for this child will serve me with unholy ardor. Protect her in my name. Dobra. To potworne. Żadne dziecko nie powinno przechodzić przez coś takiego. This was Arin's tribunal. She was judged, and she was found exceptional. My lord made his choice. I abided by his words. And so it is that Arin now leads his temple and draws aspirants to his creed. But Arin is not the subject of our judgment here today. You wish to become an unholy assassin of Baal. So, approach and be judged. Na czym właściwie polega ten osąd? There is no better mirror in which to see the true nature of a killer than his victim. You took their hands from them.
Now, I will clutch one of their souls from the abyss, that they may show Baal who you are. Chyba nie jesteś zadowolony z tego, co usłyszysz. Zbliż się, by odciąć ci łeb, po krako. You have been judged. You have been found wanting. Oh, nie. Unworthy. Oh, nie. You die here, mageling. Paltry spells will not save you now. Dobra, co my tu mamy? Cię na szczęście mało punktów życia, więc wy szybko zginiecie. Macie całkiem dobre rzuty obronne na większość rzeczy. Niestety macie odporności. Ale odporności to coś, co Gale jest w stanie ignorować, tak? Jeszcze raz chcę zobaczyć. Adept żywiołów, twoje czary ignorują odporność na obrażenie od ognia. Dobra. Ty natomiast, Sarewok, aż słaby rzut na mądrość. Na pewno to będziemy chcieli wykorzystać. 75%, 45% na was. Dobra. Fajniejsze byłoby ich przestraszyć. Ale nie sięgam Sarewoka, a Sarewoka głównie chcę. Jak ich przestraszymy, to oni rzucają broń na ziemię, to by się bardziej przydało. Ale dobra, spróbuję na razie zamęt, może to wystarczy. Ciekawe, Sarewok... Sarewok miał najmniejszy rzut, a mu udał się. Legendarna odporność. Co? Plus 10 następnego rzutu obronnego. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego. Znaczy nie wiem jak długo to może. Jak długo to ci zostanie. Ale wiem, że dostaniesz szczołą. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie dosięgniesz. Dobra. Tymi panami też trzeba będzie się zająć. Tak, zamęt na nich nie zadziała. Jak wasza odporność na nekrotyczne, kompletnie niepodatni? Dodatkowo jesteście nieumarłe. Gdy duch zginie, Sary wykona stałe przyspieszenie. Staje się niewrażliwy na paraliż, unieruchomienie. W takim razie chcemy zabić Sary Woka, nie zabijając ich. Dobra. Mam nadzieję, że ten zamęt nam trochę w tym pomoże. 55 ognia. Dobra. Nimi zajmie się nasz kolega Jean. Chociaż to mogę później zrobić. Teraz przydałoby się przyspieszenie na Willa. Rzu-
rzucę na siebie sanktuarium, na wszelki wypadek, gdyby chciał mnie coś zrobić. Na razie poczekaj tutaj. Okej, fajnie, że próbujecie go atakować. Dobra. 80%. Nie wiem, czy to bierze pod uwagę ten legendarny... ten... Dobra, zawalmy mu ogień. Żeby mu zawalić ogień najwyższego poziomu. Razy 7, 60%. Spróbujmy. Ładnie, ładnie. I co dalej? Skocz tutaj. Prowokacja. Co to robi? Spróbujmy to przeciwzaklęciować. Ładnie. Ciekawe, czy oni też będą mieli dodatkową akcję jak ich kolega. Dobra. Will. Urok na siłę. No i dobra, i Willowy pocisk. Ładnie, ładnie, ładnie. No choice but to keep going. Ślepota pewnie nie zadziała. Chydny śmiech. 75%. Spróbujmy. Znowu ta jego legendarna odporność pewnie weszła. Nie rozumiem, jak to niby ma działać. Dobra. Uleczenie. Przeciwzaklęcie. O nie. Sanktuarium. Nie, to koniecznie nie chcemy. Dobra. Przywołajmy sobie tutaj Gina. Chociaż, jeżeli zabijemy Sarę Voka, to oni wszyscy zginą. Nieruchomienie. Objęta działaniem istota plus 10 do następnego rzutu obronnego, ale jak dużo rzutów obronnych? Zawsze? Nie rozumiem. Może zamiast rozumieć, po prostu róbmy mu wycisk. Jesteś zagrożona, żeby to rzucić. Oni spróbują też cię zaatakować.
Wezwijmy Gina. Jeden atak sprowokujesz. Dobra. Gin natomiast. Ciekawe, czy będzie miał ruch. Dobra. Dajmy sobie leczonko, ponieważ to nam da błogosławieństwo. Dobra, mam nadzieję, że tam się skupią na Ginie. Okej. Dlaczego zdarzyło mi to komórkę czaru? Okej, nieważne. Ognia? Ładnie. I tak, o ile ty nie stracisz przyspieszenia, to zabijemy Sarę Woka w następnej turze. Tego nie chcemy. Ładnie. Dobra. Pocisk. Stały jeszcze te jego echa. I podatność na obrażenia od ognia, okej. Okay. Dobra. Błyskawica. Zabójcza chmura. Tego nie chcemy. Dobra, wyjdźmy z tej chmury. Promień słońca może. Trafimy Willa, ale... Możemy nie trafić Willa. Okej. Okay. Ognia. Dobra, to nie było fajne. Skoro wy macie odporność na ogień... Nie, ty ignorujesz odporność na ogień. To przywalim. Dobra. Jeszcze ta pani pozostała. Rachu, ciachu i po strachu. Dobra, Sarwok Anshua. Miałeś coś przy sobie? Kluczyk. Amulet Bala. Pierwsza krew. Przy trafieniu wywołujesz krwawienie u celów, które mają maksymalną liczbę punktów wytrzymałości. Krwawienie. Dwa obrażenia ciętych. To raczej nie jest warte niczego. O, to był neteryjski kamień, Orin?
Wejdź do miejskich kanałów przez okrągły włas uliczny. Kieruj się na północny zachód, aż dotrzesz do ruin miasta. Pomasz czaszkę krwią, by przejść przez drzwi. Idź dalej śladem Mordwest prosto do świątyni Baala. Chwalmy Baala. To wezmę. Rogaty hełm Sarywoka. Zyskujesz widzenie w ciemności na odległość 3 metry lub 15 metrów, jeżeli już masz tę umiejętność. Wynik na kościach potrzebny do wyrzucenia trafienia krytycznego podczas ataku jest mieszany 1. Ten efekt może się kumulować. Heroizm, twoja postać może ulec przerażeniu, jest niewrażliwa na inne stany wpływające na emocje. Rzut obronna kondycja. Niestety to jest średni pancerz. Nikt za bardzo nie będzie mógł z tego użyć. Miecz chaosu, miecz dwuręczny. Przy trafieniu odzyskujesz 1 do 6 punktów wytrzymałości. Spoko. Dobra, jako ty miałaś hełm Baldurana. To raczej ci się nie będzie lepszy zestaw. Fajne, ale nikt z tego nie może skorzystać. Dobra. Muszę mu lat kondycji. Więc to nie będzie lepsze. To też nie będzie lepsze. Dobra. Są jeszcze drzwi. Tam też są jeszcze jakieś drzwi. Nie, to nie był raczej kamień neteryjski. Tak, tylko aktualizacja. Okej. Dziennik kamieniarza. Nic ciekawego. Dobra. W tym razie. Krótki odpoczynek. Will. Zanim... Nie, nie masz wolnych komórek. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Swift as my feet can carry me. Jest tu kto? Wygląda na to, że nie. Pięść Orville. Znamy tego pana? Pride of the gate, as one does. Now time to rest. Kochana Quill. Nic ciekawego. Here we go. Wygląda na biuro Sarywoka. Księga dziedzictwa. Miesza księga jest rejestrem krwawych rekwizycji i bogactw naszych ofiar, odebranych z ich martwych dłoni. Po wprowadzeniu do rejestru zabójca pobiera swoją opłatę, a pozostała część powinna zostać przedłożona naczelnikowi świątyni, nie kamerdynerowi, jak w dawnych czasach. Nie wiem, czy z tej skrzyni mieliście wypłacać złoto, ale niedużo tam było. Porządne buty, ciekawego. Szafa, nic ciekawego, skrzynia. Parę potek. Dobra. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Wygląda na to, że nie. Hmm.
Na granicy rycerza ciemności otrzymujesz szybko nogi. Szybkość ruchu wzrasta o 3 metry. Zadawanie ran. Straszliwy rębacz. Twoi wrogowie otrzymują utrudnienia w rzutach obronnych przeciwko twoim czarom lub akcjom, które wywołują strach. Dodatkowa komórka czaru. O, to ci się przyda tobie, Gail. Już do Trybunału Mordu. Mieczorycze rycerza ciemności. Przy trafieniu na scenę przez ciebie którymś rodzajem ugodzenia, cel musi wykonać rzut obronny na kondycję, albo zostanie oszołomiony. Nie mamy nic takiego. Wszystkie odnoszone obrażenia są zmniejszone 1. Rzuty obronne na mądrość. Skradanie się. Mamy lepszą zbroję. Te. Co do butków. Mamy lepsze. Dobra. How much further can I go? Mam nadzieję, że tym razem nie wstaniesz. Dziurkę od klucza. O, Valeria. Co się tobie przytrafiło? Oi! Citizen! Citizen! Thank the gods you're here. My wrinkles are starting to chafe. As an officer of the law, I demand you free me at once. Okay. Played at the ready. Will? Czyń swoją powinność. Thanks for freeing me so quickly. No idea what those barlist Burks had planned with me, but those chains were starting to chafe. Though I do wish you'd figured this all out before I... put the blame for Father Logan's murder on that poor refugee. Well, at least it's over now. Skąd się to wziąłeś? After our chat at Chiaretta's Caress, I thought it best to polish off the bottle I'd started. I started coming over all woozy. My joints stiffened up quicker than a brothel browser's loins. Paralyzed. My vision went black. When I woke up, I was in chains. Overall, dobrze, a terrible ordeal. One deserving of a drink. I bid you good day, but it's been royally shite all round. Najlepiej będzie, jak wrócisz do domu. I most wholeheartedly agree, but you... Well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage, insight, heroism. The city... Dłonie z kciukami. I overheard these pigs talking. There's a Baal temple deep within the old Undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? This place is foul as piss. I'm out of here. Yeah, it's British, all right. Dobra, czy to wszystko? Podaj sprawę morderstw zakończone. Wrażenie na trybunalu. Zabiliśmy sędziego Sarewoka i nie zostaliśmy potępionymi skrytobójcami. Okej. Okay. Valeria ma wobec nas wymóg wdzięczności przed niewczesną śmiercią. Wraz ze strażą miejską wesprze nas w ostatecznej bitwie. Nice, nice. Musimy dotrzeć do świątyni.
i uratować ofiarę, zanim się o tym dowie. Tak. Oznacza, że... No, że nie będę robił żadnego długiego odpoczynku na wszelki wypadek, gdyby to mieli dosyć poważnie na myśli. Cisza Valerii, zapasowa fajka Valerii, balsam do trąby Valerii, tabaka Valerii, jakaś jej książka. What path lies before me? Will? Bierz się za to? Stopień trudności 20. Odpal swoją diabelską moc. Wspomnienie o mojej śmierci. To wspomnienie opisujące szczegółowo wizję Bala, jaki wieki temu doświadczył Sarevok Anshua po śmierci w świątyni Bala. Bracia często mnie pytają, jakie to uczucie umrzeć. Liczę, że opowiem o konflikcie sprzeczności, upokorzeniu porażki przeciwko zaszczytowi poświęcenia, lecz kiedy nie żyjesz, nie możesz już myśleć o sobie, o życiu, ponieważ jesteś w objęciach samego Bala. Domena Bala jest czerwone pustkowie na bezwzględnym niebie, po zatrzymane w czasie przed zapadnięciem się ostatniego słońca. Tam też wędrowałem, smakując końca wszech rzeczy. Zostałem odciągnięty znad przepaści i ponownie przywiązany do żywej łupiny przez mego szyderczego brata. Z początku mnie to oburzyło, zapomniałem jak oddychać, jeść, zapomniałem o wszystkich zwierzęcych funkcjach żałosnych istot, które kurczowo trzymają się życia, lecz kiedy zostałem okrutnie skrzeszony, moja wiara została wielokrotnie bardziej wzmocniona poprzez śmierć, niż stałoby się to poprzez życie. Doprowadzę do doskonałego zakończenia Bala. Szkarłatne serce zapowiada się ponad jeziorem krwi. Tak będzie świat zostanie wyrzeźbiony na jego podobieństwo. Bla, bla, bla. Dobra. Myślałem, że tutaj będzie zejście do świątyni Bala, ale wygląda na to, że nie. Bo to jest nadal znacznik. Nie sposób dostać się do świątyni Bala. Dobra. Wszystko wskazuje na to, że musimy cofnąć się do kanałów. Zrobimy to w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.